Cześć, tu Mateusz Zafory Polska. W dzisiejszym odcinku odpowiemy sobie na pytanie, czy pompa ciepła jest droga i czy opłaca się w nią inwestować. Zapraszamy. Udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy pompa ciepła jest droga, jest uzależnione od szeregu zmiennych. Te podstawowe dane, które umożliwią nam dokonanie dokładnych obliczeń, to przede wszystkim metraż budynku, to stopień i technologia, w jakiej został ocieplony, oraz zastosowany system ogrzewania. Czy to będzie podłogówka na obydwu kondygnacjach, czy tradycyjne grzejniki, to także ma znaczenie. Dopiero znając te dane, możemy dokonać doboru mocy pompy, bo pompy różnią się cenowo w zależności od mocy. Podobnie jak doskonale nam znane grzałki akwariowe. Im większe akwarium, tym większa i droższa grzałka, zarówno w zakupie, jak i eksploatacji. Kolejną ważną rzeczą jest też rodzaj pompy, bo pompy dzielą się na trzy podstawowe rodzaje. Gruntowe pompy ciepła, tradycyjne pompy ciepła powietrze-woda i pompy hybrydowe, takie jak tutaj, które w różnych konfiguracjach korzystają z różnych dodatkowych źródeł ogrzewania. Mówiąc o cenie pompy ciepła, nie możemy jednak skupiać się tylko i wyłącznie na cenie urządzenia bazowego, ponieważ na przykład w przypadku gruntowej pompy ciepła czekać nas będzie poniesienie dodatkowych kosztów na wykonanie odwiertów, wykopów, pozostałych prac ziemnych itd. W przypadku pompy ciepła powietrze-woda, tradycyjnej pompy ciepła, odpada nam z kolei koszt w związku z bezemisyjnością urządzenia, koszt budowy kominów, koszt budowy lub modernizacji kotłowni. Zyskujemy także troszkę miejsca. I warto pamiętać, że pompa ciepła wymaga od nas właściwie tylko dwóch przyłączy. Także pozostałe przyłącze doprowadzające paliwa i odprowadzające spaliny odpadają zupełnie, zostają dwa. Prąd, czyli dostęp do sieci energetycznej i dostęp do sieci wodnej. To wszystko. Jednak podejrzewam, że klikając w tytuł naszego filmu oczekują Państwo podania konkretnej kwoty, którą trzeba będzie zapłacić za pompę ciepła. Otóż możemy kupić pompę ciepła za 20, 30, 40, 50 i 60 tysięcy złotych. Natomiast warto pamiętać o jednym. Przede wszystkim o dofinansowaniach. Czyste powietrze na 2022 rok to aż do 69 tysięcy złotych dotacji. 90% kosztów kwalifikowanych, oczywiście w zależności od dochodu. Jest to bardzo wysoka kwota. Warto też pamiętać o tym, że w momencie zakupu, w momencie pierwszego uruchomienia, nasz licznik działa wstecznie i pieniądze zaczynają się zwracać, a koszty eksploatacyjne są zdecydowanie najniższe. Dzięki serdeczne.